Witam bardzo serdecznie Głogowskie Media na konferencji zorganizowanej tutaj z udziałem pana sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pana Piotra Borysa. Jest też prezes Chrobrego Głogów Dariusz Kubiak i wiceprezydent Piotr Poznański. Bardzo proszę o kontynuowanie tej wypowiedzi. Bardzo dziękuję. Serdecznie witam państwa. Przyjeżdżam z bardzo dobrą informacją ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki. Otóż decyzjami resortu, także pana ministra Sławomira Nitrasa i ministerstwa, udało nam się stworzyć nowy program, którego celem jest przede wszystkim wsparcie Akademii Piłkarskich Kobiet i Mężczyzn Ekstraklasy i Pierwszej Ligi oraz Akademii Piłkarskiej Superligi i Pierwszej Ligi Kobiet. Na ten cel przeznaczamy 40 milionów złotych. Chcemy, aby w Polsce sport, jakim jest piłka nożna, profesjonalnie się rozwijał. Dzisiaj jesteśmy w gronie tych, dla których dedykowany jest ten program, wychowanków Chrobrego Głogów. W wyniku konkursu Chrobry Głogów otrzymał 700 tysięcy złotych dofinansowania na wsparcie Akademii Piłkarskiej. Łącznie na tym etapie konkursu przyznaliśmy 23 klubom pierwszej ligi i ekstraklasy kwotę ponad 23 milionów złotych oraz ponad 3 milionów złotych 11 klubom kobiet Akademii Piłki Nożnej Kobiet. Naszym celem jest to, aby przede wszystkim profesjonalnie rozwijać przygotowanie piłkarskie, aby w takiej infrastrukturze, jak między innymi ten tutaj zbudowany balon, który już niebawem będzie otwierany, aby młodzież mogła ćwiczyć według najlepszych wzorców, abyście mogli przeżywać przez swój okres rozwijania umiejętności te najlepsze chwile, być bardzo blisko piłkarzy swoich drużyn, czy pierwszej ligi, jak w przypadku Chrobrego, czy innych drużyn, abyście mogli przede wszystkim profesjonalnie się rozwijać, abyście tą swoją lekcję piłki nożnej przeżyli w jak najlepszym profesjonalnym momencie i warunkach. To jest niezwykle ważne, aby polski sport mógł liczyć przede wszystkim właśnie na ten profesjonalizm w przygotowaniu młodych piłkarzy. Trzeba każdemu stworzyć równe szanse, życzyć, abyście w przyszłości oczywiście trafili i do Chrobrego, i do innych wymarzonych klubów, ale przecież to jest także i przygoda życia, i przede wszystkim kształtowanie umiejętności. Dziesiątki tysięcy dzieci i młodzieży, chłopców i dziewcząt dzięki temu programowi będzie mogło jeszcze lepiej, profesjonalniej przygotowywać się do tego, do tej wielkiej lekcji piłki nożnej. Ja się ogromnie cieszę, że na tym etapie nasze dwie drużyny, Chrobry Głogów, Mieć Legnica, otrzymało dofinansowanie. Dla pozostałych przewidujemy kolejne konkursy i cieszę się, że te środki będą służyły tutaj wam i waszym trenerom, klubowi, i że jest tutaj bardzo dobra synergia współpracy pomiędzy Ministerstwem Sportu, panem prezydentem, miastem Głogów i klubem. I taki model należy stworzyć i wspierać w całej Polsce, dlatego te 700 tysięcy złotych zostało przyznane dzisiaj Akademii Piłkarskiej Chrobremu Głogów i jest dedykowane wam głównie, chłopcy i dziewczęta właśnie Chrobrego Głogów. Także bardzo, bardzo gratuluję i cieszę się, że te środki zostały w pierwszym w tym roku konkursie rozdysponowane. Szanowni Państwo, Panie Ministrze, wielkie słowa podziękowania za tą dotację na Akademię Piłki Nożnej. Dziękuję także Panu Prezesowi za dobrą aplikację i uzyskanie dofinansowania w kwocie 700 tysięcy złotych. Dziękuję Panie Ministrze za te miłe słowa o naszym samorządzie, że finansując, wspierając sport, kwalifikowany sport dzieci i młodzieży, znajdujemy pewien model, żeby przy okazji tego, że mamy na wysokim poziomie piłkę nożną w Głogowie, żeby wokół tej piłki nożnej kilkaset dzieci brało w tym czynny udział i po prostu bawiło się sportem. My dzisiaj w APN-ie mamy tych dzieciaczków, tych dzieci około 550. Łącznie w Akademii to jest liczba około 600 uczestników i nie każdy z was, chłopaki, będzie kiedyś wielkim sportowcem, ale na pewno ten epizod w waszym życiu, że macie kontakt ze sportem, że musicie poświęcać swój czas, że musicie mieć wyrzeczenia, to na pewno będzie wam mocno procentowało w waszym życiu dorosłym, szczególnie w pracy zawodowej.
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tworzymy taką atmosferę, że oprócz właśnie tego sportu kwalifikowanego troszczymy się o dzieci, młodzież, o to, że także remontujemy, budujemy kolejne nowe obiekty tutaj na tym przepięknym terenie stadionu Głogowskiego. Jeszcze raz wielkie słowa podziękowania. Z wami zostaje tylko dołączyć do tych podziękowań, panie ministrze, bo dokładnie ta dotacja idealnie wpisuje się w ten nasz program, o którym już państwu mówiłem, pełnej profesjonalizacji Akademii Piłki Nożnej, i te środki bezwzględnie do tego nam posłużą. Pan minister obiecał, że to będzie program cykliczny, czyli będziemy mogli zaplanować pewne działania na kolejne lata i wydaje się, że to będzie bardzo stabilny element naszego budżetowania i w ogóle rozwoju Akademii. Bardzo sobie cenię współpracę z ministerstwem, bo jak państwo wiecie, będzie otwarty ten obiekt za chwilę na Piastowie, który był współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wraz z Gminą Miejską Głogów. Ale nie ukrywam, że złożyliśmy kolejną aplikację i korzystam tutaj z obecności pana ministra, bo mamy dalsze plany związane z rozbudową tutaj obiektów na Wita Stwosza 3 i mam nadzieję, że za kilka miesięcy również o tym fakcie będziemy informować i wtedy ta infrastruktura rzeczywiście będzie odpowiadała tej ilości osób, którą chcemy zachęcić do spędzania wolnego czasu, łącznie z piłką nożną. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję państwu i panu ministrowi za dzisiejszą konferencję. Jeżeli są pytania, prosimy o odwagę. Jak każdy program ministerialny jest bardzo dokładnie opisany, wszystkie koszty muszą być spełniające te wymagania, które nałożyło na nas organizator tego konkursu. Przede wszystkim jest to dofinansowanie do pensji trenerów, ale też tylko do pewnej kwoty. Oczywiście są to koszty związane z wyjazdami, czyli koszty transportu, organizacja obozów, częściowo koszty takie ogólne, jak na przykład zakup sprzętu sportowego. Także te koszty są wymienione dokładnie w programie i też dla nas jest sporo pracy, żeby odpowiednio te koszty zakwalifikować i rozliczyć w ramach tego programu. Proszę Państwa, to jest pierwszy oczywiście rok funkcjonowania tego programu. Docelowo chcemy objąć go w tym roku wszystkimi drużynami, zespołami, które prowadzą Akademię Kobiet i Dziewcząt i Mężczyzn i Chłopców. Wszystkich drużyn, tak wspomniałem, ekstraklasy pierwszej ligi męskiej oraz kobiet. Testujemy to, liczymy na to, że wszyscy nauczą się dobrze przygotowywać wnioski i już w pierwszej turze rozstrzygniemy w przyszłym roku wszystkie projekty, bo to jest program dedykowany. Oprócz tych 400 milionów złotych, dodatkowe 40 milionów złotych jest finansowane już w systemie cyklicznym tzw. certyfikacji szkółek piłkarskich. Ponad 1000 takich szkółek w Polsce jest i korzysta także z tego systemu. Więc róbmy wszystko, żeby naprawdę system szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej był jednym z najlepszych w Europie. To jest nasz cel. Jesteśmy bardzo blisko. Niektóre kluby ekstraklasy mają już bardzo, bardzo wysoki poziom. Nam chodzi o to, żeby wszystkim dać równe szanse, aby także akademie pierwszej ligi mogły wdrażać najlepsze systemy szkoleniowe, te, którymi może się szczycić 1, 2, 3 zespoły dzisiaj ekstraklasy, które naprawdę już są na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Zróbmy to wszystko wspólnie, bo przecież chodzi przede wszystkim o przyszłość Was, przyszłych piłkarzy i tych, którzy będą cieszyć się z faktu, że mają super umiejętności gry w piłkę nożną. Życzymy Wam tego, żebyście właśnie przeżywali najlepsze swoje chwile, kiedy trenujecie, bo przecież sport to jest i gra fair play, tu tworzą się przyjaźnie i coś, co zostaje na całe życie. Robimy to jako ministerstwo, także cieszymy się, że Państwo w tym uczestniczycie i że w przyszłości, mam nadzieję, zobaczymy Was także na stadionach i Chrobrego Głogów, polskiej ekstraklasy i życzę Wam tego być może w polskiej reprezentacji, dlatego że tak jak ktoś zrobił kiedyś analizę, ponad 70% składu polskiej reprezentacji to są piłkarze, którzy wcale nie pochodzą z wielkich miast. Talenty, ciężka praca, wszystko jest w zasięgu każdego zawodnika i tego Wam serdecznie dzisiaj życzę. Bardzo dziękujemy.